Widzowie z tej strony, ja i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam dzisiaj dla was odcinek taki w sumie nawet nie wiem z czego, po prostu taki odcineczek trochę z akcji na Dragonie. Fajna akcja wyszła jak porobiłem trzech typa, więc mam nadzieję, że każdy stawi subskrypcję, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem. Fajnie by było, gdybyście zrobili dla mnie taki mały prezent i dobili tak pod odcinkiem 500 łapek, gdyby każdy zostawił po prostu kciuka w górę, to byście ten prezent po prostu dla mnie zrobili. Także co, ja wam nie przedłużam, zapraszam do oglądania i tyle. Trzymajcie się, elo i yo! Chcesz zakupić Minecraft Premium? To wbij na stronę tanimeinkraft.pl. Przy zakupie pamiętaj o wybraniu kodu zombiaczek. Polecam. Są jakieś borowiki. Ej, weźcie do mnie, cała gromada, weźcie tepajcie do mnie gromada. Kto chce być koleżeński i pomóc zombiaczkowi, to tepajcie do mnie cała gromada. Dobra, wyjaśniamy ich. Patrz to chłopie, co się dzieje. No tak jak ich wyjaśniam. O kurde. Wszystkich tepnę w jedną kratkę. Pato, co się dzieje, wariacie. Nie miałem pić bójki. Opa! Papolizał jeden. Dobra, zabili go. Cyk. To jest jakiś Maciek. Jakaś Gilia Avon mnie przebija. No to nie jest Gilia Avon. Cześć, bardzo, że miałem tego. Miałem knoka na pasku zamiast. O kurde, jaki jest grif u nas gila, nie wiedziałem o tym. Dobra, to jest jakiś Maciek, ty jest. Dobra, Maciek lat 12. Weski to Maciek lat 12. Dobra, Maciek lat 12 przybija mi gildię. Dobra, bo tu. Ramaczkowi bania padła. Tylko mnie krew ślepie po plecach. Dobra, nice. Elegancko. Szybkie dwa kille. Szybkie dwa kille. Stój. Co już? Szybkie dwa kille, więc gitowo. Co jest nie tak, że ja na tym stałem? Dobra. No, muszę. Dobra, nie, któryś z nich nie jest na koksie? Wszyscy są na koksie. Czekajcie, muszę ich jakoś porobić na tą beczkę. No jest za bedrocka. Ta, sam siebie porobiłem. Zajebiście. Ja nawet nie stałem na tym, no. Ja pierdykam. Siadę, ja nawet na tym nie stałem, no. To weź mi ktoś wytłumacz. Czy stałem na tym? No nie wiem, nie stałem raczej na tym. Bez kitu, to ty jesteś z kamerą, każdy to wie. O, to nie był dobry pomysł. A nie, nie był dobry pomysł. O, nie. Dobra, widzę, zaraz mnie wywali jakby co. Nie wiem, czy jest live, widzowie. Możecie napisać, czy jest live, moi drodzy. No i będą mnie gonili przez całą mapę te typy. Mam jeszcze jakieś lagi z dupy. Ja pier... Oh my god, I love it. Jestem na czacie do koko, mogę tepnąć na klepę. Zobaczymy, czy ktoś mnie tutaj w ogóle zaakceptuje. Mam nadzieję, że mnie ktoś zaakceptuje na klepę, nie? I będzie kozacko. Uwaga. W sumie TPA. Kindzia, dobra, jakaś kindzia. Albo nie, dobra, tutaj jest gościu Niku Sprint RKV. Dobra, te mamy tego gościa, zobaczymy, czy mnie typek zaakceptuje. Halo, panie, pan mnie zaakceptuje, czy pan mnie nie zaakceptuje? Dobra, tepnijmy się do tego Raxu. Może ten Raxa mnie zaakceptuje? Czy mnie ten Raxa zaakceptuje, czy nie? Halo, dobra, zaakceptował mnie ten Sprinki, także gitowo. O, i ten Raxa mnie zaakceptował, dobra, to tepniemy do tego Raxa w takim razie, bo
Mnie zaakceptował jako drugi. A, dwóch na jednego banda łysego, jak zawsze. Jakby mogło być inaczej w tych czasach. Dobra, teraz sobie zrzucę tutaj rzucaka, żeby nie mogli koblować. I lecimy z nimi na YOLO. Pato, pobliże. Bo nie zjadł tego, no, zjadł koksa. Ja pierdykam. Czy uda się go zabić, czy się nie uda tego typa zabić? Polisz, no nie polizał. Dobra, to ten typ jak liże koksa. Patrzcie to. No nie polizał, kurde. Ja bym oczywiście już polizał, gdybym w takiej sytuacji goni. Najgorsze jest to, że o nich jest dwóch i mi szybko set będzie padał. Dobra, muszę się sfokusować na jednego. Dobra, ten zmienia set, to tego się fokusujemy. Dobra, temu typowi zaraz coś pada. Patrzcie to, zaraz mu coś pada. Za 2 sekundy mu coś pada. Dobra, mówiłem, że mu coś pada. To było pewne, bo go się w ogóle seta nie zmieniał. Jak mój set? Dobra, cały czas zielony, elegancko. W ogóle nie wiem, gdzie ja jestem. Jestem na 80 poziomie, więc... Nie wiem, dziwna sprawa. Dobra, to. Dobra, git. Mam nadzieję, że nie przyjdzie ten jego kumpel tu za chwilę. Ale temu typowi też powinien zaraz paść set. Dobra, zmienia seta, gościu, więc lipa. Gdyby nie zmieniał seta, to by mi się udało go zabić. Ja pierdzielę. Gościu, licz w końcu. Czy on już nie powinien iść koksza z nami? Ty, padło mi coś. Klata mi padła. Ale ten gościu tego nie zauważył, że mi klata mi padła. Heh, gościu nie zauważył, że mi klata padła. To ładnie. Typ tego nie zauważył. Ale mnie mega farta. A bo ten typek jest w ogóle bez gili, patrzcie to. Nie wiem, czy go gonić, dobra, nie gonię go. Ale dobra, mega farcik, mega farta miałem, że tym typ nie zauważył, że mi klata padła. O, a to jest Vexen, bo mi się dać itemki, dobra. Ale to chodźcie Vexen klepać. Opa, stary, chodźcie klepiemy. Fabyku, ola. Najwyżej mi się podłóż, stary. Najwyżej mi się Vexen podłóż. Hej, ale satanie ściągaj. Banią padła, zabiję go. 70 rankingu, bardzo dziękuję za tutaj za kilka, lol. Dobra widzowie, tepamy sobie tutaj do jakiegoś gościa na dragonie, napiszmy na czacie, do kogo mogę tepnąć na klepę. Przed chwilą tepałem do dwóch osób, ale niestety jedna osoba mnie w sumie zaakceptowała, tepnęła mnie, pokazywała mi sojusz, potem ze mną zrobiła sesa, tepałem do jeszcze jakiegoś jednego gościa, o właśnie, tego typa tepałem, ale tepnijmy może tylko typa masnodycha, bo on mi tutaj cały czas spami na PW, ten masnodycha, że do mnie, zobaczymy, czy mi gościu zaakceptuje. Pozdrawiamy w ogóle tego typa tutaj, Oniku, gdzie ja jestem? Dobra, jestem w jakimś kuboidzie, w sumie co to jest? Dobra, jest jakiś kuboid, mam rzucaki, więc trzeba rzucaki wykorzystać, chociaż nie wydaje mi się, żeby ten gość mi chciał robić nogi, ale oczywiście jest dwóch typa, dwóch na jednego, banda łysego, także no, oczywiście tak musiało być widzowie, no jakby inaczej, tak, jakby inaczej tutaj mogłoby być i to na jednego, ale sfokusujmy się właśnie na jednego, tylko nie wiem na którego, może któryś z nich tutaj, moi drodzy, poliże, byłoby bardzo mi miło, gdyby ktoś tutaj z nich polizał, no bo byłoby łatwiej, tyle, że to ja polizałem, ja pierniczę, tyle, że to ja widzowie polizałem. Tyle, że to ja widzowie polizałem, no to ładnie. Oh fuck. Zapomniałem, że nie zjadłem koksa. No to ładnie, zaraz typamy do następnej osoby. Dobra, lecę w takim razie do kolejnej osoby, do kogo mogę tepnąć na klepę. Ej, czekajcie, czy to jest jakiś gościu? Ty, patrzcie to jest gość jakiś u nas w Kubo idzie. Olo kurde. Jakiś kogelek, czekajcie to. Cześć do widzowie, to jest jakiś typek po prostu w nas w Kubo idzie. Ty, no to ładnie, patrzcie to. Ha, bo to jest sojusz. Dobra, to jest sojusz, okej. Napiszmy na czasie, do kogo mogę tepnąć na klepę. Jeszcze raz, to jest sojusz. Tu jest kogelek, dobra, nie widziałem jego niku. Także typajmy jeszcze raz, idę tutaj do kogoś na dragbońcu, zobaczymy, czy ktoś mnie zaakceptuje. Tutaj gracz o niku Lekos. Dobra, tepnijmy tego Lekos YouTube. Zobaczymy, czy mnie Lekos YouTube tutaj zaakceptuje gościu. Dobra, zaakceptował mnie typeczek od razu, więc w sumie spoko. Cyk schowek, dobra, dobrałem się. Ale nie wziąłem rzucaków. Zapomniałem wziąć rzucaki. I ja pierdzielę. Dobra, no to mam widzę przerąbane. Mam nadzieję, że to nie będzie długi dadzik pod rząd, no bo wiecie, bez rzucaków to jest ciężko. Jak wam zrobią nogi czy coś w tym stylu, no to będzie przypał. Mam nadzieję, że padnie im set albo coś w tym stylu i po prostu właśnie w jakiś taki sposób uda mi się ich zabić, bo by mi bardzo, bardzo miło, gdybym tak pokonał tych rywali tutaj i moich tutaj. Ale zobaczymy jak to będzie. Także, no, moi drodzy, gościu, polizasz koksa? Nie polizał niestety peczek koksa. To wiecie co, jak ten nie polizał koksa, ten też będzie bez koksa. Także trzeba się sfokusować na tego i tego Lekosa. Dobra, fokus na tego Lekosa i Lekos zaraz polizze koksa, tylko muszę sobie zmienić set. Najgorsze jest to, że ja nie miałem więcej setów i zaryzykowałem. Lecę gdzieś w jakąś beczkę, do jakichś nóg wpadłem. No i to jest... Nie! Aj, myślę, że to mam rzucaka.
Dobra, zrobimy coś takiego i typy się w sumie nawet mnie nie będą spodziewały. Patrzcie, jestem unik, pato. I gość jest na plecach, mam go i pa, i gość bliżej koksa. Pato, a nie. Kurde, szkoda, że tego biję, a nie tego. Typa, ajajaj. Dobra, widzę, było blisko, nie? Było blisko dobrej akcji, było blisko, widzę dobrej akcji, żeby te typy tutaj polizały. Ale dobra, lecimy, próbujmy tego lekosa wyjaśnić. Tylko, no właśnie, najgorsze jest to, że ich jest tutaj dwóch i mają nade mną mega, mega przewagę, bo też mi szybciej set schodzi. Widzę, że nie mam żadnych żadnych spodni na zmianę. Także no, to jest bardzo, bardzo kiepska sytuacja w tym momencie, tak? Bo nie mam żadnych tutaj spodni na zmianę. Ale dobra, zrobimy coś takiego i nie wiem, czy tu się da wyskoczyć, nie da się tu niestety wyskoczyć, wiecie co? Aj, nie poliza ten gościu, dobra, muszę się skupić teraz na tego. Dobra, by dwoje instytucje Dicoxa, wiecie co, rzuciłem sobie perełkę i stanę tutaj na krawędzi, patrzcie, stanę tutaj na krawędzi, tylko mam nadzieję, że... Chociaż w sumie czekajcie, spróbujemy, wiecie co? Zaryzykuję zrobić coś takiego. Czy uda mi się stąd uciec? Niestety nie, i zginę, nie? Ach, i zdadałem. No kurde, miałem dobry plan, ale nie wyszło. Także co widzowie, takie 2D dziki na koniec były. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. No i co, życzę wam przede wszystkim miłego dnia. No i jak ktoś dotarł do końca, to napiszcie w komentarzu hashtag koniec. Także pozdro i elo. Dzięki za oglądanie, yo!